Oglądamy to. O, Mr. Beast, znasz? Live. Mr. Beasta mogą kojarzyć. Nie wszyscy. Nie znasz? Bo to ten youtuber, który zarabia na rozdawaniu pieniędzy. I ten finansowy recykling okazał się znakomitym przepisem na sukces i dziesiątki. Kiedy będzie taki Mr. Beast w Polsce, że idziesz se na zakupy do Biedronki, a Mr. Beast mówi tak, w 60 sekund co dotyczy ci kupię, ja bym chętnie w tym wystąpił. Bym dotknął jego, kupiłby sam siebie mi, a potem ja używałbym go do kupowania wszystkiego. Ez? Dzięki Marian za 15 lat. Milionów wyświetleń. To brzmi jak jakiś absurd, ale to rozdawnictwo jest w praktyce jego biznesplanem. Ale czy może być w tym coś złego? Czy ktokolwiek może mieć cokolwiek przeciwko temu, że pomaga on swoim kolegom, różnym losowym osobom, swoim... Polska natura to nie pozwoli. Ja widziałem filmiki, że wiesz... Podwajam i daję następnej osobie tego typu, co tam masz tu złotówkę, dwa, cztery i tak dalej. Boże, Polacy w komentarzach. Tam są... Nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć. Jest jeden TikTok i ktoś wziął od razu Zeta. I piszą tak. W Polsce to się nigdy nie przyjmie, bo biedaki pieprzone to rękę odgryzą, żeby złotówkę wziąć. A potem jest ten sam kanał, tylko TikTok o dzień nowszy. I cały czas mówią, że podwajam. Doszło do chyba pięciu dych, ktoś wziął. Dziadek, co ty robisz? Zamknij rybę, opowiadam! Ej, dziadek! Ktoś wziął te 50 zł. Nie robię. Ktoś wziął te 5 dych, daj mi wytłumaczyć. I ludzie w komentarzach piszą, ja bym złotówkę brał, jak oni mogą tak czekać do 5 dychasz. Czemu ludzie tak piszą? Pod jednym piszą, że nie uda się to w Polsce, a pod drugim na totalnie na odwrót. Oglądam już. Albo naprawdę potrzebującym. Czy ktoś może mieć coś przeciwko temu, że Mr. Beast sfinansował ratującą wzrok operację tysiącowi osób z całego świata? Otóż okazuje się, że jak najbardziej tak. Mr. Beast nie musi być do końca taki idealny, jak lubi malować go mainstream. Bo jak każda osoba publiczna, ma on swoich zaciętych zwolenników oraz swoich zagorzałych przeciwników. I w tym właśnie filmie chciałbym skupić się na opisaniu tej internetowej minidramy, która miała miejsce nie oglądałem na początku tego roku, albo coś oglądałem, w której to wizerunek tego youtubera został zakwestionowany. I na wstępie chciałbym tutaj od razu zaznaczyć, że będę starał się być możliwie obiektywny. Uważam po prostu, że argumenty obu stron są na tyle ciekawe, że warto je wysłuchać, bo ta zaciekła internetowa dyskusja naprawdę daje wiele do myślenia. Ale jeśli dokładnie chcecie dowiedzieć się, o co tu chodzi... Ja pierdzie. Zapraszam do oglądania. Panowie, opanujcie się z tymi windami. Mr. Beast to zdecydowanie jeden z największych i najbardziej wpływowych YouTube'owych twórców na całej platformie. Twoją sławę... Nie da się delayu między jednym a drugim windem dać? Czy da się tylko na konkretne windy? Nie da się, dać. Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi, kurwa. Zaraz wyłączam streama. Dobra, daj... Nie, dobra. Przestań się mazać. Nie, dobra, daj off. Kupa zyskał na robić... rzeczy na pozór niemożliwych, takich jak liczenie do jakichś ogromnych liczb, albo oglądanie tego samego filmiku, słuchanie tego samego dźwięku w kółko przez kilkanaście godzin. I to może wydawać się bardzo głupie, ale to dało mu na tyle dużo rozgłosu, że przyszli do niego pierwsi reklamodawcy i on w skrócie pieniądze od tych pierwszych reklamodawców dał bezdomnemu. I dokładnie to okazało się idealnym przepisem na sukces. Bo wtedy właśnie sam Mr. Beast zaczął proces Mr. Beastyfikacji internetu. Gdzie w internetowych filmach typu Game Show pieniądze jak sypią się wręcz z ekranu. Wszystko to dla losowych przychodniów, jego losowych subskrybentów albo innych szczęśliwców, którzy akurat trafili na walizkę Mr. Beasta z 10 tysiącami dolarów. Tego ale typu warto, content warto. Okazał się maszynką do robienia pieniędzy i Mr. Beast posiada dzisiaj 158 milionów subskrybentów, a mowa tylko o jego głównym jednym kanale. Nie wliczając w to całej sieci innych. Jego działalność jest wyceniana na miliardy dolarów, a wszystko to osiągnął skromny chłopak z Kansas. Amerykański sen, od zera do miliona. Chciał być multimilionerem youtuberem? To nim został i takie tam. I choć przez lata internetowej działalności jego wizerunek jako twórcy może wydawać się niepodważalny... Ja pamiętam, jak Mr. Beast mi się wyświetlał nawet, jak nagrywał filmy typu... Nie wiem, liczę do 100 tysięcy czy coś takiego. To było tak dawno temu,
Aż ciężko uwierzyć, że to ta sama osoba jest po tylu latach. Czytelny i wręcz idealny. Albo tam oglądał jakiś filmik zapętlony 24 godziny. Jak na współczesne medialne standardy, z początkiem obecnego roku 2023 lata temu, niektóre osoby nawet zaczęły dostrzegać pewien głębszy, systemowy problem w jego niektórych filmach. Bo to no właśnie tak, w styczniu 2023 Mr. Beast opublikował jeden z bardziej kontrowersyjnych filmów w swojej dotychczasowej karierze. W materiale zatytułowanym Tysiąc niewidomych wreszcie widzą pierwszy raz wywołał niemałą burzę w sieci. Według niektórych wkurzanie się o ten film to akt. Nic tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dymek Tymek dał na Goliborde 5 zł. Obejrzyj dla widza giga oddaje film. Zara zerknę, dziękuję bardzo. Wywołał niemałą burzę w sieci. Według niektórych wkurzanie się o ten film to absurd, a dla innych ale coś w pełni gadasz, logicznego i podstawowego. Bo to właśnie w tym materiale Mr. Beast w swoim oryginalnym, game showowym stylu zwraca ludziom to, co zabrała im natura. I tysiącu chorym na zaćmę osobom finansuje operację przywracającą im wzrok. Przy okazji niektórym opłaca studia, innym daje 10 tysięcy dolarów na piwku, a jeszcze innych wyposaża w samochód elektryczny marki Tesla. No i tak się żyje. Czy kiedykolwiek można by w ogóle mieć cokolwiek przeciwko temu multimilionerowi, który dzieli się większością tego, co zarobi z innymi, potrzebującymi osobami? Spoko, otóż spoko, jak dowodzi odbiór filmu, który właśnie nakreśliłem, można. Widzowie tego filmu na YouTubie byli... Kiedy ja będę rozdał po groszu dla subów? ...bowiem absolutnie podzieleni co do tego, że Mr. Beast z filantropii zrobił w zasadzie show i dość nietypowy sposób na jeszcze większy zarobek. A przynajmniej takie są argumenty jego przeciwników. Już dokładnie wyjaśniam, o co chodzi. W internecie niemal natychmiast... Ty, a Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy też nie robi show, a jednocześnie pomaga dzięki temu jeszcze więcej osób niż jakby nie robili? Co jest w tym złego, bo nie rozumiem. Przecież to dobrze, bo więcej do większej ilości ludzi to dotrze. Co za różnica, czy to jest show, czy nie. Pojawiły się artykuły i tweety, które publicznie krytykowały Mr. Beasta no za ten film. Nie wiem, przede wszystkim dziś, krytyczne wiesz? Głosy dotyczyły głównie tego, że taki materiał jest przykładem systemowego gadasz? Ableizmu, czyli dyskryminacji i uprzedzeń wobec osób niepełnospprawnych. Oto dla przykładu niektórych się argumentów czepa, autora czemu? Bardzo długiego tekstu na ten temat na TechCrunch. Mr. Beast ignoruje różnorodność doświadczeń i potrzeb niewidomych ludzi, traktując ich jak ofiary i obiekty litości. Promuje on też narrację, że niewidomi ludzie muszą być naprawieni lub uleczeni, aby być szczęśliwymi i wartościowymi. Mr. Beast nie uwzględnia społecznych i strukturalnych barier, z którymi borykają się niewidomi ludzie. Ja pierdzielę. Nie. Czyli w Polsce jednak nie jest tak, ale widać na całym świecie, że się czasem ludzie potrafią po prostu do wszystkiego dopieprzyć. Do czegokolwiek, nieważne co byś zrobił. Znajdzie się jakieś odklejone grono ludzi, co się dopieprzą nawet do czegoś takiego. Chłop pomaga ludziom wzrok odzyskać i ktoś się to dopieprzył. Że, ale oni, skąd wiesz, że nie był wtedy szczęśliwy, jak nie widział? Skąd wiesz? Skąd wiesz? Takich jak brak dostępu do edukacji, pracy, transportu i usług publicznych. Nie konsultuje się on też bezpośrednio z niewidomymi ludźmi, ani organizacjami reprezentującymi ich interesy, lecz wykorzystuje ich bezpośrednio do własnej korzyści. On ich łapie na ulicy, pakuje do białego vana w worku, nie po co worek, oni tak nie widzą. Wiezie ich do kliniki i siłą przywraca wzrok, rozumiesz? I ma z tego free content na it. Sławy. Artykuł autorstwa niewidomego dziennikarza Stevena Aquino kończy się krótkim, ale mocnym napisał? Apelem do Mr. Beasta i innych twórców, że należy być bardziej świadomym i odpowiedzialnym za sposób, w jaki przedstawiają niewidomych ludzi i inne grupy marginalizowane. Ale to nie jedyny hot take na ten, jak widać, kontrowersyjny temat. Krótko potem na stronie USA Today pojawił się kolejny artykuł... On ich samo ślepił, żeby potem uleczyć? Aha... ...który próbował elaborować na temat tego, czy Mr. Beast jest rzeczywistym filantropem, który chce dobrze dla ludzi, czy tworzy on taką szopkę w zasadzie wyłącznie pod publikę. W artykule możemy poczytać... On miał ból dupy, że nie dostał. Nie, no nie pisz tak. ...też różne tweety internautów, którzy sugerują, że prawdziwy altruizm nie potrzebuje oka kamery i nie potrzebuje tak skonstruowanego filmu na YouTubie. Do całej sprawy odniósł się też... Nie wiem, to jest taki argument trochę niepotrzebny. Bo dzięki temu, że on to promuje, pomaga jeszcze większej ilości osób. To zawsze można tak pieprzyć, że niepotrzebne to jest i tak dalej, ale to jest takie...
Też takie dopieprzanie się na siłę według mnie, bo Mr. Beast nie wybiela sobie mordy jak polscy celebryci, że odpieprzy jakąś akcję, a potem przekaże 1000 zł na pieski. To jest zupełnie coś innego przecież. To o, po co oni się dopieprzają? Do całej sprawy odniósł się też końcowo sam Mr. Beast, tweetując: Twitter, bogaci powinni pomagać innym swoimi pieniędzmi. No ja, pamiętam okay, Dubiela. Użyję no. swoich pieniędzy, żeby pomagać ludziom i obiecuję, że do końca moich dni oddam wszystkie pieniądze. Twitter, Mr. Beast jest zły. I końcowo, to też jest prawda. Kto jak kto, ale Mr. Beast stara się zachować taką moralność w tych filmach. Stara się je robić jak najlepiej i w granicach tego, co społeczeństwo akceptuje. Pomógł on w końcu temu 1000 osób, których normalnie... Teraz brakuje, żeby ci co pomógł, go pozwali za to, że ich uleczył, no. Nie byłoby stać na taką operację. Wtedy będzie wszystko jasne. A jego rolą nie jest zmiana systemu, która uniemożliwia tym najbiedniejszym częściom społeczeństwa wykonania takiej operacji. W linku w opisie pod tym budzącym niespodziewane kontrowersje filmem podał on nawet adres do fundacji, którą można wesprzeć, jeśli chcemy uratować wzrok większej ilości osób. I to tak naprawdę jedyne i najlepsze, co mógł zrobić. Argumenty pokroju tego, że mógł to zrobić po cichu, bez takiego filmiku, również nie mają do końca sensu wobec tego, że Mr. Beast zarabia na tych filmach ogromne pieniądze, który potem przeznacza na podobne projekty. I w taki sposób ma cały oddzielny kanał opierający się wyłącznie na filantropii, z którego wszelkie przychody idą właśnie na takie szlachetne cele. To na sfinansowanie innych dobroczynnych tam, filmów oraz utrzymanie banków żywności, które stworzył. To wszystko wygląda bardzo dziwnie, ale taki jest już nasz ukochany późny kapitalizm. Niektórzy przez dziesięciolecia biedują i ledwo wiążą koniec z końcem, by nagle w ułamku sekundy ich życie odmieniło się przez to, że jakiś influencer dał im szansę, dał im teczkę z grubą ilością jakiegoś papieru. I owszem, można mieć wobec tego mieszane... No, ale tak jak ktoś powiedział, jeśli Jezus by był w naszych czasach i wrócił i chodził po wodzie, to ludzie by wyzywali go, że nie umie pływać. To na Twitterze IRL nawet by się nie odezwali, to jest oczywiste, pamiętaj też. Pisane uczucia, ale to nie jest wina Mr. Beasta, że tak po prostu wygląda świat, że tak wygląda teraz życie. Cała ta sprawa, wyraźniej niż wszelkie inne, pokazuje, po jak cienkiej granicy stąpają influencerzy i inne wpływowe osobistości. Jaka odpowiedzialność na nich w zasadzie spoczywa. Wszystkie takie osoby są w praktyce na granicy wpadnięcia w jakąś niekończącą się dramę i wystarczy jedno potknięcie, jeden źle wykalkulowany ruch, aby doszczętnie ale zniszczyć swój wizerunek. Ale co on niby złego zrobił? Przecież on pomagał ludziom, to nie jest potknięcie. Lata ciężkiej pracy swojej i swoich współpracowników i można z takich spraw wyjść z twarzą, można przepraszać, można się nie przyznawać, albo można nie widzieć problemu, ale jeśli coś się zepsuje, to reszta leci jak domek z kart. Ta sprawa nie zniszczyła oczywiście wizerunku Mr. Beasta i jego internetowego imperium, ale jest to jedynie kwestia tego, kiedy i z jakiego powodu coś takiego znowu nastąpi. You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain. Istnieje cała masa przykładów, w jaki sposób najróżniejsi youtuberzy narazili się na znaczną, często rujnującą ich kariery, ich zasięgi, krytykę, a wszystko to przez drobne lub większe potknięcia. Pozwólcie, że zamienię się tutaj na chwilę w kostkę. Za mną nagle pojawi się wielka, idąca w dół czerwona strzałka, obok jakiś napis -97% i przejdźmy do rzeczy. Tak na przykład niegdyś największy, choć obecnie o, legendarny wciąż wybitnie sławny youtuber zgadzam PewDiePie się. Miał... Nie. Wiesz co on tam powiedział, bo ja nie, jednak. Nie wiem z czym się zgadzam, bo nie wiem co on tam robi też. Swoją małą przygodę i spiralę dramy po tym, gdy powiedział N słowo na filmie. Nie do końca zdając sobie sprawę z tego, że ludzie będą mu to przez następne lata do końca jego dni wypominać. Popularny amerykański vloger Logan Paul miał też swoje negatywne 5 minut po tym, gdy zrobił filmik z japońskiego lasu z... Pamiętam. No, ludzi, którzy już nie... Co w samej treści tego, co on tam robił, było niesmaczne. Mini Logan Paul. Medium. A z innych, bardziej współczesnych przykładów, amerykańskiemu kanałowi Komentary prowadzonemu przez podupadłego Edgelorda iDubbbz'a odbijają się czkawką jego kontrowersyjne wypowiedzi sprzed lat, gdy teraz chce on być postępowy, wyrozumiały i family friendly, zmieniając się w typ twórców, którymi w przeszłości absolutnie się brzydził. Dajcie co? Znać, czy chcecie materiał typu kostka na jego temat. Myślę, że w Polsce ludzie mają to gdzieś, ale to jest całkiem ciekawy przykład. I tak,
Tytuł tego filmu jest lekkim clickbaitem. Jestem w pełni świadom, że nawet gdyby Mr. Beast wykorzystywał tych niewidomych, i tak wciąż miałbym to chciał, że polskim dzieciom było lepiej. Pójdzie za nim w ogień i skoczy z okna. Dramy różnych twórców, Januszu, które tutaj podałem, również skończyły się dla nich dobrze. Wszyscy po paru dniach, paru tygodniach, a w najgorszym wypadku po paru miesiącach zapominają o tym, że coś takiego miało miejsce. A oni wciąż mają gwarantowane wyświetlenia i współpracę reklamową. W najgorszym wypadku tracą oni subskrypcje i wyświetlenia, ale to często jest nieznaczne. Ale jak jest mniej wyświetleń, to jest mniej pieniędzy. Kremi. Czyli standard życia musi zejść na dalszy plan, żeby odbudować to wszystko. Mam wrażenie, że dla wielu to jest najbardziej dotkliwe. Nawet bardziej niż wszelkie inne efekty tego typu skandali. Bo najbardziej przerażające wydaje się patrzeć po prostu, jak lata ciężkiej pracy, lata wspinania się na szczyty płoną właśnie. I jedyne, co możecie robić, to obserwować, jak to płonie. A wy no, co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle słyszeliście o tym, czy was to ugryzło, czy uważacie, że filantropia... Ty no nie wiem, o co w tym filmie chodzi. W sensie nie wiem, o co się ludzie dopieprzyli do tego Mr. Beasta. Tak szczerze, nie rozumiem w ogóle tego. Filantropia i altruizm Mr. Beasta jest rzeczywiście szczerym działaniem, czy jest to tylko udawana szopka dla wyświetleń? A może jest to taka w miarę racjonalna, inteligentna i moralna hybryda, aby zarobić jak najwięcej, ale mieć potem pieniądze na kolejne tego typu filmy. Trzymajcie się tam. Nie wiem, widzowie. Ludzie, którzy się do niego dopieprzają, chyba serio są zazdrości, że im nie dał pieniędzy za nic. No chyba jedyny argument logiczny, bo są też nielogiczne argumenty typu dopieprzają się, bo tak, ale to jest argument z dupy, więc no to nie ma sensu. Ale też może tak być. Ci ludzie mogą nie mieć w ogóle sensu. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzek!